Cześć, z tej strony Fmeber. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z nowej serii Stare, ale czy dobre czasy. Nagrywam ten odcinek jeden po drugim, zaraz po tym, co przed chwilą. I od razu robię sobie wiaderko, o ile można było kiedyś zrobić. Można było. Ponieważ zrobię sobie farmę. Szybkie wyjście z domku, nie ma creeperów naokoło. Okej, jestem bezpieczny. Od ostatniego... Znaczy ostatni ten odcinek, na pewno ostatni zakończyłem. W międzyczasie jak mi się to żelazo przytapiało właśnie, zrobiłem sobie tutaj taką takie małe pomieszczenie. Sobie może zrobię źródełko nieskończone. Będzie fajnie. Tam nie wiem po co mi, no ale przydaje się to nawet w jaskini, żeby się gdzieś przedostać, gdzieś jest daleko, to właśnie wodę sobie wylać. Czyli to źródełko to ja sobie zrobię tu. No właśnie, kilofanie zrobimy sobie. Okej. Tu. I tu. Dobra, i teraz napełniamy. Pyk. Pyk, dobra. Haczki nie mam. Zaraz sobie ją wezmę. Nasiona zbiorę, bo tutaj rosnąć nie będą. Lol. Czemu one się nie zbierają? Dziwna sprawa. Jest haczka. Kobla znowu mam pełno. Werko wezmę ze sobą. A właśnie zostawiłem tam drewno i żelazo. O, fajnie, takie coś można też. Ciekawe. Tak. Dobra. Jeszcze tutaj. Jedno. To sobie myślę, mam nadzieję, będzie rosło. Mam nadzieję, że to nie potrzebuje słońca. Okej. 10 żelaza. No zbroi na razie mi się nie opłaca wymieniać. Myślę, że teraz sobie zaoszczędzę póki co trochę tego żelaza, pozbieram go. No i dobra, co, lecimy dalej do jaskini. O, fuck, nie, straciłem strzałę, nie, o nie. Dobra, domem takim większym... O, nawadnia się, okej, czyli jest okej. Domem takim większym, żeby budować, to na pewno go zrobię właśnie tu. W tym miejscu. Ale kiedy to jeszcze nie wiem, no na pewno trochę minie. Jest już trzeci odcinek, a mówiłem, że chcę poświęcić... mniej więcej po 5 odcinków na każdą wersję Minecrafta. No zobaczymy, czy to zastosuje. No 5 jednak to chyba mi się wydaje, że trochę za mało. Zobaczymy, co mi się uda osiągnąć po tych 5. Póki co, jak widzicie, cały czas łażę po jaskini i chyba zejdę tutaj jednak, bo tu jest o wiele niżej. Czy też tych koordynatów nie mogę sprawdzić, no. Bardzo bym się chciał dowiedzieć, jak nisko jestem i czy znajdę tutaj jakieś diamenty. Póki co. Właśnie, tutaj to zejście jest takie niepewne. To jest pełno szkieletów. Myślę, że przejdę sobie tą wyrwą tutaj. Albo przynajmniej spróbuję. A, kilofów nie wziąłem. Nie mam odpowiednio dużo drewna. Jak zwykle fail. A, matka. Tak to jest, jak się wszystkiego nie sprawdzi. Tak myślałem, że czegoś zapomniałem. Ale już chyba za to mam pomysł, jak zrobić tam sobie wejście. A, tylko tyle już mi drewno zostało, okej. Okay.
A nie, jeszcze jest tutaj. Dobra. Drugi miecz jakby co mam. No rośnij, rośnij. Potrzebuję chleba. O ile w ogóle kiedyś był chleb, ale nie, to chyba było. To myślę, że to było na pewno. Tam się ktoś kąpie. Ale tu ciemno. A i tu jest chyba koniec? Nie, nie, nie. Żaden koniec. I straciłem właśnie jedno mięsko, gdyż mając je, nacisnąłem prawy przycisk myszy i je wykorzystałem. Nie wiem czemu, bo może nie jestem głodny. No ale cóż, kiedyś takie błędy były niestety. Trzeba się z tym liczyć. Kolejne żelazo, które jest bardzo dla mnie cenne. Zbieram grzyby. Może gdzieś mi się uda znaleźć też muchomory i zrobię sobie zupę. W dalszym ciągu nie wiem na jakim poziomie jestem. Tu jest 300. Tu jest jeszcze jeden. Teraz jeszcze się wróćmy tu. Czy tu coś było na początku? Jak tu wszedłem? Właśnie tu było jeszcze na dół zejście. O, widzę lawę. A to oznacza, że może być tu coś ciekawego. Tak jak na przykład żelazo. No żelazo to akurat już... O, redstone. Fajnie, fajnie. I trochę żelaza. Redstone myślę, że się też pobawimy trochę. A tego na razie nie zdobędę. Najpierw muszę to zabezpieczyć. Okej. Tam już nic nie ma, dobra. No, lawa dobrze wróży. Redstone'a zaraz sobie wydobędę. Do redstone'a chyba jest potrzebny żelazny. O, tutaj jeszcze jest. Nawet redstone. Tak, żelaznym trzeba. Wow, ile to kiedyś trwało. Sakrycznie długo. Dobra, myślę, że więcej nie będę wydobywał. Jak będę potrzebował, to na pewno sobie przyjdę. Tu jest takie małe złoże lawy. Zapewne jesteśmy nisko. To jest mniej więcej poziom właśnie diamentów. Koło redstone'a podobno też czasami się zdarzają diamenty, dlatego przekopuję. Ale małe szanse, żebym coś znalazł. Może przejdziemy się naokoło lawy. Może tutaj sobie zrobię taki mostek. Dobrze. Nawet moje szczęście, zaraz mi się kilofy kończą. Czy tam coś jest? Nie. Może co jakiś czas będę kopał tak w głąb. O, właśnie, powoli się kończą. O, tu widzę żelazo. Tu niestety muszę ostrożnie, zwłaszcza, że kiedyś nie było shifta. No, dość niebezpiecznym jest w miejscu to żelazo. Ale oczywiście wydobędziemy je. Tutaj może sprawdzę. Nie ma nic. Świat, to jest gdzieś szkielet. Ale chyba na górze. Żelazo. O, fuck. Świat. Tu jest głębiej. Chwila. Zabezpieczymy sobie.
Jeszcze tu by się przydało zabezpieczyć. O właśnie. To wydobędę bez problemu. Tak samo to. I to. Ale to już może wpaść. Ale nie wpadło. Dobra. Czy mamy, proszę, dzwon mi stąd. Lecimy dalej. Świat. Tak, ten szkielet jest tutaj gdzieś nade mną. Do dupy. Cały czas lawa. O ja. O, jej się skończył kill off. I są diamenty! Awesome. Teraz się trzeba tylko do nich dostać. Minimalnie dwa. Byle żeby mnie teraz nic nie zabiło. Skoczę na górę, rozejrzę się. Nie, tu nie powinno być nic. Co by mogło mnie zatłuc. Ale się cieszę. To już w trzecim odcinku. Kurde, redstone. Ominę go. Trochę szkoda mi tego kill-offa, ale... Dobra, są diaksy. Teraz sobie zrobimy tutaj... Większe... większe zabezpieczenie. Siedźcie. Nie. Nie, on gdzieś na górze. Gdyby teraz mnie ostrzelił, wpadłem do lawy, to bym go chyba zabił. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ho, ho! Sześć diamentów, nie wierzę. Awesome. Osiedl. Tam coś jest. I tam właśnie może być szkielet. No ale... Można sprawdzić, nie? A nie, to jest... okej. Tylko jeszcze tu w ścianie. Warto właśnie przekopać naokoło. I poszukać. Czasami są gdzieś na ukos. Tam jest tylko chyba lawa. Co? Dobra, wracamy z dobrym łupem do domu. Żeby mnie teraz nic nie trafiło, ani żebym ja nie wpadł do lawy. A gdzieś te cholery tu chodzą. Nade mną. O, tu jeszcze jest żelazo. Dobra. Teraz ciężki powód. Do domu. Tu? Nie, tutaj. Tak. Cały czas gdzieś tu słyszę gdzieś tą wodę i chlupiące się w niej potwory. Dobra, ale myślę, że misja tak jakby, jeżeli chodzi o kopalnię, wykonana. Zdobyłem wszystkie dostępne surowce. Oprócz jeszcze obsydianu, ale obsydian chyba nie będzie mi potrzebny. Tutaj jedno zniknęło. No trudno. Aczkolwiek no... Właśnie. Do Netheru by się przydało wybrać, co nie? Na każdej też wersji, żeby zobaczyć. Ale tam się chyba dużo nie zmieniło. Ale przynajmniej w tej tutaj wersji alfa chciałbym wejść do Netheru, zobaczyć... Zobaczyć jak to wyglądało. 6 diamentów. Dobra, to mogę zrobić jeden kill off diamentowy, bo będę potrzebował obsidian. I 3 diamenty. Kurczę, na co by to wykorzystać? Może na miecz? Nie wiem, jeszcze zobaczę. Na razie nie będę podejmował pochopnych decyzji. Dobra, kolejna rzecz. Chyba sobie zrobię kolejną skrzynkę. Na bardziej cenne rzeczy.
tego właśnie typu. Okej. A reszta może. No dobra, jeszcze tu jest. Węgla wcisnę. Kilof na razie tak. O, redstone. O właśnie, dużo żelaza teraz zdobyłem. No może węgla z racji tej, że mam sporo, to może węglem przetopię. Przetopię. Żarcie żarciem. Dużo kobla mam, to dobrze. Graven. Łuku na razie tak średnio używałem. Właśnie grzybki. Zobaczmy, czy trzeba dwóch. Tak, trzeba dwóch typów grzybów. Czyli warto właśnie też, przyda mi się portal do Netheru, gdyż w Netherze jest właśnie pełno muchomorów. Sprawdźmy, czy tutaj przypadkiem nigdzie nie ma, ale tu na powierzchni nie za bardzo. O ile w ogóle kiedyś były dodane muchomory do Minecrafta. Znaczy w tych starych wersjach, mam na myśli. Bo mogło tak być, że nie było ich. Okna? Właśnie, ciekawe, czy można okna zrobić. Ja bym sobie zrobił... przetopił już okna, żebym miał do nowego domu, gdzie jest słońce. Ile mam czasu? Sporo. Zebrałbym trochę drewna, ale nie wziąłem siekiery ze sobą. I już będę się przygotowywał pod wybudowanie jakiegoś konkretniejszego domu. Tam daleko widzę kawałek urwanej mapy. No kiedyś ten rendering mapy nie był świetny. Sandstone istniał kiedyś? Znaczy może istniał, ale nie można było na pewno go zrobić samemu. No to zaraz się okaże, czy istniał. Bo się do niego dokopiemy, jeżeli jest. Dammit! Ja tego nienawidzę. Dobra, daj mi drugi cardbox, bo nie wytrzymam. Dobra, myślę, że teraz piasku mi wystarczy. Teraz sprawdźmy, czy... Nie. Kiedyś w ogóle nie było sandstone'a. Okej, czyli ten klocek nie istniał, czyli sprawdzimy to na pewno w kolejnych wersjach, czy on już był dodany, czy nie. Jak już jesteście tutaj, to dajcie mięso i skórę. Nie chcecie dać, no to nie. Może wydacie? Oczywiście, że nie. Tylko miecz tracę. No tutaj na tej górce tak zbytnio dużego domu nie wybuduję. Gdzie jest słońce? No jeszcze chwilę mam, wezmę szybko siekierę i pójdę trochę... ściąć drzewa. No i znowu zjadłem steaka. O, god. Straszne to jest. Muszę teraz bardziej uważać. Trzcina cukrowa mi do niczego zbytnio nie jest potrzebna, aczkolwiek mógłbym... Aha, nie ma receptury na torta, bo sprawdzałem, no tak. Bo z trzciny cukrowej nie można zrobić cukru w tej wersji jeszcze. Czyli to też będziemy musieli sprawdzić w kolejnych wersjach. Co tam jeszcze? Kaktusy, właśnie, kaktusów w ogóle też nie widziałem. To by trzeba było też znaleźć biom pustynny. I ciekawe, czy tu był biom zimowy. Chyba to był. Czyli też w podróż by się przydało jakąś udać. Dobra, jeszcze jest dwa drzewa. Okej. No to czyli jednak te odcinki zajmą mi chyba dłużej, żeby to wszystko sprawdzić.
Dobra, tyle z te drewna mi starczy. Mam nadzieję. Z tego będzie dwa staki. Desek. No w sumie dirta tego, którego teraz mam, zastąpię deskami. I to tyle będzie z tej mojej przebudowy domku. Później się okna doda i tyle. Właśnie, kolejna rzecz mi zastanawia, czy były kiedyś schody? Czy może już to sprawdzałem? Były! Ale jakie... Aha... Okej, okay, no nie. A, ale teraz... No tak. Nie pozyskuje się schodów, tylko kawałek drewna. Dobra. Już sobie przypomniałem. Tutaj sobie zostawię takie wejście, żebym tu mógł wejść. Dach i ściany, wszystko będzie właśnie z desek. O nie, 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 niech się jeszcze nie robi ciemno. Jeszcze nie skończyłem. Okej. Tu sobie rozświetlę. Tu. Tu. Nad drzwiami, tu zostawiam to wejście. I uciekam do domku. I tyle co z domku jeszcze może mi się uda. Aha. Łopata się skończyła, czemu nie? Tu nie ma pochodni, dobra. Jest żelazo. Teraz szkło. Please. Niedużo, więc dobra, tym jednym węglem tyle co mi się uda. Dach, dach zrobię z czasem lepszy, ale póki co... póki co łopata, łopata. Część drewna muszę zostawić w ogóle tutaj, w skrzynce. Dobra, trochę dużo ryzykuję, ale trudno. Okej, okay, jest już szkło. No kiedyś na pewno nie było płaskiego, więc nawet nie będę sprawdzał. O, tak po jednym klocku w sumie mogę robić. No dobrze, że ta pochodnia tutaj spadła. Światło przylagowało. No, co się dzieje? Że potwory się zrespiły gdzieś w jakimś miejscu niedaleko i dlatego tak przylagowało. To może bardziej tu. Okej. Okay. Mamy trochę szkła. Myśmy coś widzieli. Co się dzieje na zewnątrz. Gdzie są jakieś może potwory czy coś. Jedno. Okej. Okay. Od razu lepiej wygląda ten domek. Dobra, teraz może pójdę zrobić obsidian. Większość drewna póki co zostawię. To wezmę. Diamentowy kilo będzie mi potrzebny. Żelazo zostawiam. Miecz. Żarełko też na razie zostawiam.
Kilof diamentowy. I to chyba w sumie tyle. No, i co po prostu. A, zapalniczka jeszcze będzie mi potrzebna. Ciekawe, czy w ogóle kiedyś był Nether. Czekajcie. Sprawdzę w ogóle, czy można zrobić zapalniczkę. Ale nie, no chyba Nether był. Musiał być. Tak mi się wydaje. Ale to zaraz szybko sprawdzimy. Wystarczy, że mi flint wyskoczy jeden. O właśnie. Jedną sztabkę żelaza. Aha, okej. Okay. Czyli jednak jest możliwość, że był kiedyś. W takim razie idziemy zrobić obsidian. I go wydobyć. Trochę daleko. To jest. Właśnie. Ile mamy czasu? 26 minut. No to akurat. Wydobędę ten obsydian. I w przyszłym odcinku sprawdzimy, czy da się. Czy da się zrobić ten nether. I tak dalej, i tak dalej. Może nie tu, tylko tam. Zresztą obojętne gdzie. Ale starczy tyle. Sprawdźmy tylko teraz, czy pod spodem tutaj nie ma lawy. Nie, okej, okay. Czyli można bezpiecznie zacząć wydobywać. No co jest niestety monotonne. Minimalnie chyba 10 trzeba, nie? 3, 6, 8, 10, tak. Minimalnie jest potrzebne 10. Już słyszę gdzieś szkieleta, mam nadzieję, że nigdzie w pobliżu. Ale słyszę go zbyt wyraźnie. A ja on jest chyba gdzieś nade mną. Czyli jednak nie muszę się martwić. Strasznie długo ten obsydian się kopie. Chyba w dzisiejszych czasach nie jest tak długo, co nie? W dzisiejszym Minecrafcie. Wydaje mi się, że trochę szybciej. Ale mogę się mylić. Już chyba mam 5 tego, jak mi się wydaje. Czyli jeszcze 5. A, masakra. Nie wiem, właśnie dlatego się zastanawiam, czy jest Nether. Ale chyba jest, chyba jest. Jeżeli jest, to na pewno spróbuję zdobyć glowstone. I zobaczymy, czy jakie były potwory. Czy były, czy te tradycyjne, czyli Ghast i Pigmeny. Czy może zwykłe zombiaki, czy coś w tym stylu? Czy może w ogóle nie było potworów? Tego nie wiem. Na pewno się dowiem. Na pewno też chcę zdobyć muchomory z Netheru. Żeby zrobić sobie zupki. Zobaczyć w ogóle, czy można robić zupki. Dobra, ten wykopię, sprawdzę ile mam. 9, czyli jeszcze jeden. 8. No, come on. Yeah. Spadamy stąd. Okej, okay. I teraz sobie bym musiał wykopać jakąś dziurę. Dziurę na
ten portal, żebym go mogła postawić. Jest noc, wyraźnie słychać. Portal myślę, że gdzieś postawię niedaleko mojej farmy. Tak kiepsko to rośnie. Portal na przykład. No dobra. Już niech będzie gotowy. Uuu, żelazo. Jak miło. O, więcej. Bardzo dobrze. Potrzebuję żelaza. Dobra, i tutaj sobie zrobimy ten portal. Dłużej chyba kopać nie mogę. Co nie? A nie mogę. Zombie się ściąciło. Dobra, zapalniczki nie mam. O, dzień chyba się zrobił. O, dupkę przypiekło. Jaka szkoda. Zapalniczka. Oh my god! Kiedyś nie było netheru. Chyba, że potrzebne są jeszcze narożniki. To się dowiem jeszcze w przyszłym odcinku, albo ewentualnie dajcie mi znać w komentarzach, czy był nether, czy mam się męczyć i wydobyć jeszcze na rogach tam dać ten obsydian. Może to tutaj jeszcze zamiast tego trzeba by dać obsydian, bo może kiedyś nie było możliwości zrobienia ubogiej wersji. Więc dajcie mi znać. A ja, jeżeli będzie możliwość zrobienia, tylko że z normalną wersją, no to na pewno zrobię. Z mojej strony to by było na tyle. Żegnam się z wami do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć. Oh fuck.